Hej, witajcie. W tym filmie pokażę Wam dwa takie noże. To są nożyki Stanleya. No, nie ma w nich tutaj nic cudownego, nic specjalnego. Natomiast bardzo sensownie wykonane i takie żywotne narzędzia. Pierwszy nóż, który ja mam, to jest symbol 10018. Obydwa są na wszystkie. Ja zawsze noże kupuję na 18 mm, na te oszcza 18 mm, jeżeli chodzi o te łamane oszcza. Obudowa noża jest aluminiowa. On jest złożony z dwóch części tej obudowy. Rozkręca się to taką nakrętką dość sporą. Ten nóż się rozsuwa. No i jest wtedy w dwóch częściach, można sobie to tam wyczyścić czy wymienić oszcze. Ogólnie nóż się składa z pięciu części. Dwa elementy obudowy, taka duża nakrętka, suwak i oszcze. To jest wszystko. Bardzo proste narzędzie. I ta prostota wpływa, myślę, też na wytrzymałość tego narzędzia i jego żywotność. A propos żywotności, to widziałem kiedyś taki nożyk, koleś miał 10 lat ponad i dalej mu to wszystko tam działało elegancko. No, brzydki był, bo już tam lakieru nie miał i tak dalej. Natomiast no wytrzymał 10 lat pracy, więc myślę, że warto polecić. Budowa tego akurat noża, no to jest taka, że on po dwóch stronach ma to oszcze zabudowane. Więc to może tam wpływać pewnie w jakiś sposób przy pracy na jakąś tam czasami może wytrzymałość czy sztywność tego oszcza. Być może, nie wiem. Mi się tym pracuje fajnie. Nie porównuję do innych. Mam tam jakieś inne chińskie dziwne plastiki, które mi się gdzieś tam pamiętają od lat, bo ich po prostu już nie używam. Natomiast głównie ten nóż i od niedawna mam jeszcze tutaj takiego Fatmaxa. To jest symbol 10421. Aluminiowy nóż przy takiej już standardowej konstrukcji, tak jak inne tego typu noże. Więc tutaj no też wielkiej filozofii przy budowie nie ma. Natomiast praca tego noża, to samo rozsuwanie, jest takie, no bardzo tak konkretnie powiem, zazębia, no nie? Więc to tam też przy jakimś niepożądanym przycięciu, wysunięciu tego oszcza, myślę, że nie ma mowy o tym. Dobra, nożyk ogólnie jest taki delikatniejszy w budowie, on jest cieniutki w porównaniu z tym na przykład, bądź też z innymi podobnie. Fajnie to w ręce siedzi, fajnie się tym pracuje. Oszcza się wymienia przez wysunięcie, tak jak w każdym jednym nożu. Ten element z tyłu się wysuwa, no i wyciąga się tam to oszcze. No tutaj filozofii wielkiej nie ma z tym. Jest taka zawieszka w tym nożu, nie ma oczka. W tym nożu oczko na jakiś sznurek czy smycz jest. Czasami warto się to zabezpieczyć, jak się gdzieś na wysokości pracuje, bądź w jakimś dziwnym miejscu, żeby go tam nie stracić, bądź komuś krzywdy nie zrobić. No ogólnie obydwa te nożyki są takie dość konkretne. One są bardzo wytrzymałe. No i myślę, że no to jest narzędzie profesjonalne. To nie jest ani jakiś plastikowy chiński nożyk, ani jakiś taki dziwnej jakości. Jakość tutaj jest na najwyższym poziomie. Nic się z tym nie dzieje. Ten mam ze 2 lata, ten mam parę tygodni. No, o nim faktycznie za dużo powiedzieć nie mogę, natomiast ten no to i spadł z jakichś wysokości strasznych i inne historie tam, no nic się z tym nie dzieje. Także ten mogę śmiało polecić. Same oszcza w tych nożach. Ja ogólnie w każdym nożu mam Stanleya ostrza. Jeżeli chodzi o łamanie tych oszczy, no to wygląda w ten sposób, że ja po prostu przykładam kciuk, odłamuję i mam odświeżone to ostrze.
Jeżeli chodzi o inne noże, no to tam mają jakieś dziwne nacięcia, takie czy siakie. No bo przy tych chińskich ostrzach, przy tych tańszych, to jest loteria. Czy on się złamie prosto, czy pod kątem, czy będzie z tego nóż, czy szpachelka, czy się wygnie, czy odpryśnie, tego nigdy nie wiadomo. Te są sprawdzone. Mogę śmiało polecić je. Żaden, odkąd używam Stanleya, nie złamał mi się przypadkowo, nie odprysnął mi, żadna dziwna akcja się nie stała, więc myślę, że można śmiało polecić. Pierońsko ostre, jak do palucha wchodzą, to od razu do kości, więc trzeba bardzo uważać. Przy chowaniu do kieszeni zawsze sobie to chować. Takie podstawowe, myślę, zasady. Natomiast warto sobie tam takie wyrobić nawyki, bo widziałem gościa, który miał taki nawyk, że zostawiał nóż otwarty i chował go do kieszeni otwartej, i potem paluchy miał pocięte, nie mógł pracować. No, nie wiem, tak miał gość, no po prostu. Dobra, myślę, że tak, dwa noże, które ja mam sprawdzone, mógłbym polecić śmiało. Jeżeli chodzi jeszcze o ostrza, to ostrza są pakowane w takim pudełeczku po 50 sztuk, bądź też są w takich mniejszych paczkach po 10. Myślę, że to też jest fajna opcja. Każde ostrze jest podzielone na 7 tych takich do odłamywania jeszcze. Więc to myślę, wszystkie informacje na ten temat. Mi takie pudełko wystarcza na bardzo długo. Te 50 ostrzy, no to naprawdę, tam nie wiem, no z rok na jedną osobę na lajcie wystarcza. Dobra, jeżeli macie jakieś inne modele noży, jeżeli macie jakieś sprawdzone narzędzia tego typu, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do innych moich filmów, jak i również do komentowania. W tym filmie by było na tyle. Trzymajcie się. Hej.